Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać trzy kolejne opcje. Również są to wyrażenia systemowe, bardzo fajne funkcje. Mam trzy propozycje, jak zaokrąglać liczby w przypadku, kiedy system obliczy nam na przykład 98,25. Żeby tekst w grze nie wyświetlał się jako 88,25, możemy je zaokrąglić w dół albo w górę. I teraz właśnie postaram się Wam przekazać wiedzę, jak to zrobić. Więc na początek dodajemy klawiaturę. Dodajemy tekst, obiekt tekstowy. Przechodzimy do zdarzeń. Wybieramy system. Every tick. Dodajemy nową wartość globalną. Będzie to wynik. Automatycznie nasz tekst musi wyświetlać ten wynik, prawda? Więc wprowadzimy tutaj set tekst i wprowadzimy nasz wynik, wybierzmy z listy. Następnie wybieramy klawiaturę. Kiedy przyciśniemy spację, dodajmy do naszego wyniku ...1,23 na przykład, wprowadźmy taką oto liczbę niestandardową. Zróbmy sobie szybki tekst. Tu jest wyświetlany wynik w naszej grze, a tutaj jest wyświetlany w systemie. Kiedy nacisnę spację, zwróćcie uwagę, jak dziwnie to wygląda. Oczywiście nie chcemy, żeby taki cząsteczkowy wynik nam się wyświetlał, musimy go jakoś zaokrąglić. I tutaj mam właśnie trzy propozycje, które dla Was przygotowałem. Usuńmy to i wprowadźmy. Pierwsza propozycja, która zaokrągla zawsze w górę. CIL, otwieramy nawias i wybieramy wynik. Robimy sobie test i zwróćcie uwagę, jak fajnie nam będzie zaokrąglało. Mamy 1,23, ale wyświetla nam jako 2. I to pomaga zachować w miarę porządek, jeśli chodzi o wyświetlanie liczby. Kolejnym wyrażeniem systemowym jest zaokrąglanie zawsze liczby w dół. Floor i wynik. Zamykamy nawias. Robimy test. Naciskam spację, mamy 1,23, ale wyświetla jako 1. Mamy 2,46, ale wyświetla jako 2. Mamy 3,69 i wyświetla jako 3. Mamy prawie 5, bo jest 4,92, ale wciąż wyświetla nam jako 4. To jest kolejna propozycja. Jest jeszcze trzecia opcja, która zaokrągla liczby do najbliższej liczby całkowitej. Czyli przykładowo, jeżeli będziemy mieli 1,23, zaokrągli w dół. Ale jeśli będziemy mieli już 1,66 na przykład, to zaokrągli w górę. Round. Wybieramy wynik, zamykamy nawias. I zwróćcie uwagę, jak fajnie będzie nam to robiło porządek podczas wyświetlania liczby. Tak jak mówiłem, kiedy jest 1,23, wyświetla w dół. To też wyświetla w dół, ponieważ nie przekroczyło 2,5. Natomiast wtedy, kiedy przekroczy już 3,5 i wyżej, zaokrągliło nam w górę. To na tyle w tym materiale. Zapraszam Was na moją stronę internetową, gdzie możecie pobrać darmowe materiały do tworzenia Waszych gier. www.gamedevfiles.com. Zapraszam i się żegnam. Na razie, cześć.